Berlin, 22 stycznia 1914 roku. Przekład i udźwiękowienie. Krzysztof Jaros. Wczoraj starałem się przedstawić te niuanse światopoglądów, które dla człowieka są możliwe. Na tyle możliwe, że dla każdego z tych niuansów światopoglądowych można wnieść pewne w pełni uzasadnione dowody poprawności prawdy dla danej dziedziny. Dla tych, którzy nie mają zamiaru ponownie przemyśliwać wszystkiego, co udało im się zaobserwować w pewnej wąskiej dziedzinie i splatać w system pojęciowy, a następnie szukać na to dowodów. A więc dla tych, którzy mają zamiar naprawdę wniknąć w prawdę świata, ważna jest świadomość, że konieczna jest ta wszechstronność, która wyraża się w tym, że 12 typowych niuansów światopoglądowych, przejścia między nimi nie są teraz ważne, jest naprawdę możliwych dla ludzkiego ducha. Jeśli ktoś naprawdę chce dojść do prawdy, to musi podjąć próbę wyjaśnienia sobie znaczenia tych niuansów światopoglądowych, musi podjąć próbę rozpoznania, w jakich obszarach istnienia ten czy inny z tych niuansów światopoglądowych zapewnia lepszy klucz. Jeśli jeszcze raz rozważymy te 12 niuansów światopoglądowych, tak jak to miało miejsce wczoraj, to są to materializm, sensualizm, fenomenalizm, realizm, dynamizm, monadyzm, spirytualizm, pneumatyzm, psychizm, idealizm, racjonalizm i matematyzm. Niestety w rzeczywistym świecie ludzkich dążeń do prawdy zawsze dominuje tendencja poszczególnych duchów, poszczególnych osobowości do jednego lub drugiego z tych niuansów światopoglądowych, a w rezultacie na ludzi oddziałuje jednostronność różnych światopoglądów, różnych epok. To, co tak przedstawiłem jako 12 głównych światopoglądów, musi być uznane za coś, co naprawdę widzi się w taki sposób, że zawsze umieszcza się jeden światopogląd obok drugiego w kręgu i pozostawia je w spoczynku. Są one możliwe, trzeba je poznać. Naprawdę zachowują się one tak, że są duchowym obrazem zodiaku, który jest nam dobrze znany. Tak jak Słońce wydaje się przechodzić przez zodiak i jak inne planety wydają się przechodzić przez zodiak, tak możliwe jest, aby dusza ludzka przechodziła przez duchowy krąg, zawierający w sobie 12 obrazów światopoglądowych. Tak, można nawet odnieść osobliwości tych obrazów światopoglądowych do poszczególnych znaków zodiaku. I ten związek wcale nie jest arbitralny, ale faktycznie istnieje podobna relacja pomiędzy poszczególnymi obrazami zodiaku a Ziemią, tak jak pomiędzy tymi 12 światopoglądami a ludzką duszą. Rozumie się to w następujący sposób. Przede wszystkim nie możemy powiedzieć, że istnieje łatwy do zrozumienia związek, na przykład między zodiakalnym obrazem barana i Ziemi. Ale jeśli Słońce, Saturn czy Merkury stoją w taki sposób, że są widziane z Ziemi w znaku barana, to mają one inny efekt, niż gdyby stały w taki sposób, że są widziane w znaku lwa. Tak więc efekt, który dociera do nas z kosmosu, na przykład od poszczególnych planet, jest różny w zależności od tego, czy poszczególne planety obejmują ten czy inny znak zodiaku. W przypadku duszy ludzkiej jeszcze łatwiej jest nam rozpoznać wpływ owych 12 duchowych obrazów zodiaku. Są dusze, które w pewnym stopniu mają tendencję do ulegania wpływowi wyłącznie konfiguracji swojego życia wewnętrznego, swojego ukierunkowania duchowego, naukowego, filozoficznego lub innego, tak, że pozwalają niejako, aby świecił im w duszy idealizm. Inni pozwalają, aby ich dusze były oświetlane przez materializm, inni przez sensualizm. Nie jest się sensualistą, materialistą, spirytualistą czy pneumatystą dlatego, że ten czy tamten pogląd jest słuszny i można dostrzec słuszność jednego lub drugiego poglądu, ale jest się pneumatystą, spirytualistą, materialistą czy sensualistą dlatego, że jest się tak usposobionym w swojej duszy, że jest się duchowo-dusznie oświetlonym, odpowiadającym obrazem duchowo-zodiakalnym. Tak więc w tych 12 duchowych obrazach zodiaku mamy coś, co może nas wprowadzić głęboko w sposób powstawania ludzkich światopoglądów i co może nas wprowadzić głęboko w powody, dla których ludzie z jednej strony kłócą się o światopoglądy, a z drugiej strony nie powinni się kłócić, lecz raczej zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego ludzie mają różne niuanse światopoglądowe. Jeśli mimo to w pewnych epokach konieczne jest ścisłe odrzucenie jednego lub drugiego światopoglądu,
to w jutrzejszym wykładzie będziemy musieli wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy. To, co dotychczas powiedziałem, odnosi się zatem do kształtowania myśli ludzkiej poprzez duchowy kosmos 12 duchowych obrazów zodiakalnych, spoczywających niejako na naszej duchowej orbicie. Ale jest jeszcze coś innego, co decyduje o ludzkich światopoglądach. Tę drugą rzecz zrozumiecie najlepiej, jeśli najpierw pokażę wam to, co następuje. Można być tak nastrojonym w swojej duszy, niezależnie od tego, którym z owych 12 duchowych obrazów zodiakalnych jest się oświetlonym, że można nazwać ten nastrój duszy, który wyraża się w całej konfiguracji światopoglądu tej duszy, gnostycyzmem. Można być gnostykiem. Jest się gnostykiem, jeśli jest się w nastroju do poznawania rzeczy świata poprzez pewne siły poznania, które leżą w samej duszy, a nie poprzez zmysły czy tym podobne. Można być gnostykiem i na przykład mieć pewną skłonność do tego, by ulegać wpływowi duchowo-zodiakalnego obrazu, który nazwaliśmy tu spirytualizmem. Wówczas gnostycyzm takiej osoby będzie w stanie głęboko rozjaśnić powiązania światów duchowych. Ale można też być na przykład gnostykiem idealizmu. Wtedy będzie się miało szczególną dyspozycję do jasnego widzenia ideałów ludzkości i idei świata. Istnieje różnica w zakresie idealizmu, jaki mogą mieć dwie różne osoby. Idealistycznym entuzjastą tak samo jest ten, kto zawsze mówi o tym, że jest idealistą, kto tylko wiecznie wypowiada słowo ideał, 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 ale nie zna wielu ideałów, kto nie posiada umiejętności prawdziwego przywoływania ideałów przed swoją duszą w ostrych zarysach i z wewnętrznym widzeniem. Taki różni się od tamtego, który nie tylko mówi o ideałach, ale umie nakreślić w swojej duszy ideały tak, jak ostro namalowany obraz. Ten, kto pojmuje idealizm dość konkretnie wewnętrznie, kto chwyta go tak intensywnie, jak się chwyta ręką rzeczy zewnętrzne, jest gnostykiem w dziedzinie idealizmu. Można też powiedzieć, jest gnostykiem tak w ogóle, ale w szczególności pozwala się oświetlić duchowo-zodiakalnemu obrazowi idealizmu. Są ludzie, którzy pozwalają sobie na szczególnie silne oświetlanie się światopoglądem realizmu, ale idą przez świat w taki sposób, że poprzez cały sposób odczuwania świata, sposób stawiania czoła światu, mogą powiedzieć wiele, wiele o tym świecie innym ludziom. Nie są ani idealistami, ani spirytualistami. To całkiem zwyczajni realiści. Potrafią naprawdę finezyjnie odczuwać to, co ich otacza w zewnętrznej rzeczywistości. Są finezyjnie wrażliwi na osobliwości rzeczy. Są oni gnostykami. Prawdziwymi gnostykami. Tylko oni są gnostykami realizmu. Tacy gnostycy realizmu istnieją, a czasem spirytualiści czy idealiści wcale nie są gnostykami realizmu. Możemy nawet odkryć, że ludzie, którzy nazywają siebie dobrymi teozofami, przechodzą przez galerię obrazów i nie mają w ogóle nic do powiedzenia na temat tych obrazów, podczas gdy inni, którzy wcale nie są teozofami, ale są gnostykami realizmu, potrafią powiedzieć nieskończenie znaczące rzeczy, będąc całą swoją osobowością w kontakcie z całą rzeczywistością rzeczy. Albo na przykład, jak wielu teozofów wychodzi na łono natury i w ogóle nie wie, jak uchwycić wzniosłość i wielkość natury całą swoją duszą. Oni nie są gnostykami realizmu. Istnieją więc gnostycy realizmu. Istnieją też gnostycy materializmu. Są oni jednak dziwnymi gnostykami. Można być gnostykiem materializmu w tym samym sensie, w jakim jest się gnostykiem realizmu. Ale są to ludzie, którzy mają tylko zmysł, uczucie i wrażliwość na wszystko to, co materialne, którzy dążą do poznania materialnego przez bezpośredni kontakt, jak pies, który wącha materiały i w ten sposób poznaje je intymnie, i który jest w zasadzie doskonałym gnostykiem w odniesieniu do rzeczy materialnych. Można być gnostykiem dla obrazów wszystkich 12 światopoglądów. Oznacza to, że jeśli chcemy prawidłowo umiejscowić gnostycyzm, musimy narysować krąg, a cały krąg oznacza, że gnostycyzm może poruszać się po obrazach wszystkich 12 światopoglądów. Tak jak planeta porusza się przez 12 obrazów zodiaku, tak gnostycyzm może poruszać się przez wszystkie 12 obrazów światopoglądowych. Jednakże gnostycyzm odda największe usługi dla zbawienia dusz,
gdy nastrój gnostyczny zostanie zastosowany do spirytualizmu. Można powiedzieć, gnostycyzm jest w spirytualizmie całkiem jak w domu. Jest tam w swoim domu. W innych światopoglądach jest poza swoim domem. Logicznie rzecz biorąc, nie ma podstaw, by twierdzić, że nie może istnieć gnostycyzm materialistyczny. Pedanci pojęć i idei radzą sobie z takimi rzeczami łatwiej niż zdrowi logicy, dla których jest to nieco bardziej skomplikowane. Można by na przykład powiedzieć: nie chcę nazywać gnostycyzmem niczego poza tym, co przenika do ducha. To jest arbitralna definicja pojęcia. Tak samo arbitralnym jest, jak gdyby ktoś powiedział: widziałem do tej pory fiołki tylko w Austrii, więc nazywam fiołkami tylko to, co rośnie w Austrii i ma kolor fioletowy i nic więcej. Logicznie rzecz biorąc, równie niemożliwe jest stwierdzenie, że gnostycyzm istnieje tylko w obrazie światopoglądu spirytualizmu, bowiem gnostycyzm jest planetą, która przechodzi przez konstelacje duchowe. Istnieje jeszcze inny nastrój światopoglądowy. Mówię tu o nastroju, podczas gdy w innych przypadkach mówię o niuansach i obrazach. W bardziej współczesnych czasach ludzie uważali, że z tym drugim światopoglądem jest zapoznać się łatwiej, acz tutaj łatwe jest trudne, bo był on reprezentowany przez Hegla w duchowej konstelacji idealizmu. Ale sposób patrzenia na świat, ten szczególny nastrój światopoglądowy, jaki miał Hegel, nie musi jak u niego stać tylko w duchowej konstelacji idealizmu, lecz może znów przechodzić przez wszystkie konstelacje. Jest to światopoglądowy nastrój logizmu. Ten światopoglądowy nastrój logizmu polega przede wszystkim na tym, że dusza może postawić się w pozycji posiadania prawdziwych myśli, pojęć i idei obecnych w sobie. Posiadania tych myśli i idei obecnych w sobie w taki sposób, że taka dusza przechodzi od jednego pojęcia lub jednej myśli do drugiej tak, jak gdy patrząc na ludzki organizm, przechodzi się od oka do nosa i do ust i widzi się to wszystko jako należące do siebie, tak jak to jest u Hegla, gdzie wszystkie pojęcia, które może on uchwycić, układają się w jeden wielki organizm pojęć. Jest to logiczny organizm pojęć. Hegel po prostu potrafił wyszukać i przyswoić sobie wszystko, co można znaleźć w świecie jako myśl, powiązać myśl z myślą i stworzyć z tego organizm, logizm. Można formować logizm, jak to uczynił Hegel, w konstelacji idealizmu, można go formować, jak to uczynił Fichte, w konstelacji psychizmu i można go formować w obrazach innych konstelacji duchowych. Znowu, logizm jest czymś, co przechodzi przez obrazy zodiakalne jak planeta, która przechodzi po okręgu przez 12 duchowych obrazów zodiakalnych. Trzeci nastrój duszy, który tworzy światopogląd, możemy studiować na przykład u Schopenhauera. O ile dusza Hegla, gdy patrzy na świat, jest tak nastrojona, że najpierw w tej duszy Hegla wszystko, co jest pojęciem w świecie, powstaje jako logizm, o tyle Schopenhauer przez szczególny nastrój swojej duszy chwyta w niej wszystko, co dotyczy wolitywności, woli. Dla niego siły natury są wolą, twardość kamienia jest wolą, wszystko, co jest rzeczywistością, jest wolą. Wynika to ze szczególnego nastroju jego duszy. I znów, taki światopogląd woli, taki światopoglądowy nastrój woli można uznać za planetę, która przechodzi przez wszystkie 12 duchowych obrazów zodiakalnych. Ten światopogląd będę nazywał nastrojem woluntyzmu. Jest to trzeci nastrój światopoglądowy. Schopenhauer był woluntystą, a jego dusza była przede wszystkim tak skonstruowana, że wystawił się na duchową konstelację psychizmu. Tak powstała osobliwa metafizyka woli Schopenhauera, woluntyzm w obrazie duchowej konstelacji psychizmu. Załóżmy, że ktoś jest woluntystą i szczególnie skłania się ku obrazowi duchowej konstelacji monadyzmu. Wtedy nie opierałby on świata jak Schopenhauer na zjednoczonej duszy, która jest właściwie wolą, ale oparłby świat na wielu monadach, które są bytami woli. Ten świat monadystycznego woluntyzmu uformował w najpiękniejszy, najbardziej przenikliwy i chciałoby się powiedzieć, najbardziej intymny sposób austriacki poeta-filozof Hamerling. Z czego wzięła się osobliwa nauka, która pojawiła się w atomistyce woli Hamerlinga? Z tego, że jego dusza była w nastroju woluntystycznym,
i że najchętniej wystawiał się on na obraz duchowej konstelacji monadyzmu. Gdybyśmy mieli czas, moglibyśmy przytoczyć przykłady każdego nastroju duszy w każdej konstelacji. Można je znaleźć na świecie. Szczególnym nastrojem duszy jest ten, który nie jest skłonny do wielkich rozmyślań, do zastanawiania się, czy za pozorami jest jeszcze to czy tamto, jak to czyni na przykład nastrój gnostyczny, albo jak nastrój logiczny czy woluntystyczny, ale taki, który po prostu mówi: chcę włączyć do mojego światopoglądu to, co mnie spotyka w świecie, co mi się ukazuje, co mi się objawia zewnętrznie. Można to zrobić we wszystkich dziedzinach, czyli we wszystkich obrazach konstelacji duchowych. Można to zrobić jako materialista, przyjmując tylko to, na co napotyka się zewnętrznie. Można też zrobić to jako spirytualista. Nie próbuje się znaleźć jakiegoś szczególnego związku ze zjawiskami, ale pozwala rzeczom podejść i czeka na to, co się po prostu samo zaprezentuje. Taki nastrój duszy można nazwać empiryzmem. Empiryzm oznacza taki nastrój duszy, który po prostu przyjmuje doświadczenie takie, jakie się ono przedstawia. Można być empirystą, osobą, która patrzy na świat z doświadczenia przez wszystkie 12 obrazów konstelacji duchowych. Empiryzm to czwarty nastrój duszy, który może przejść przez wszystkie 12 obrazów konstelacji duchowych. Tak samo można rozwinąć wobec światopoglądu taki nastrój duszy, który nie jest zadowolony z tego, co przynosi doświadczenie konfrontujące człowieka przeżyciami, na jakie jest on wystawiony, jak ma to miejsce w przypadku empiryzmu. Ale można sobie powiedzieć, to znaczy można poczuć nastrój duszy jako wewnętrzną konieczność. Człowiek jest umieszczony w świecie, w swojej duszy doświadcza czegoś o świecie, czego nie może doświadczyć zewnętrznie. Dopiero wtedy świat odsłania swoje tajemnice. Można rozglądać się wokół siebie, ale nie można dostrzec tajemnic, które skrywa świat. Taki nastrój duszy może często powiedzieć: jaki pożytek ma dla mnie gnostycyzm, który z całych sił stara się osiągnąć wszelkiego rodzaju wglądy? Rzeczy świata zewnętrznego, o których człowiek ma ogląd, nie mogą mu objawić świata wewnętrznego. Jak logizm pomaga mi w kształtowaniu światopoglądu? Logizm nie wyraża istoty świata. Co wynika ze spekulacji na temat woli? To tylko odwraca uwagę od spojrzenia w głąb własnej duszy. I nie zagląda się w te głębiny, kiedy dusza chce, ale właśnie wtedy, gdy się poddaje i nie ma woli. Więc nie jest tym nastrojem duszy, którego dusza tu potrzebuje, ani woluntyzm, ani empiryzm, jako samo patrzenie czy słuchanie tego, co daje doświadczenie, przeżycie, ale raczej wewnętrzne poszukiwanie, gdy dusza staje się spokojna, tak jak Bóg jaśnieje w duszy. Zauważycie, że ten nastrój duszy można nazwać mistycyzmem. I znów mistykiem można być poprzez wszystkie 12 obrazów konstelacji duchowych. Z pewnością nie będzie to szczególnie korzystne, jeśli ktoś jest mistykiem materializmu, to znaczy, jeśli nie doświadcza wewnętrznie tego, co uduchowione, tego, co duchowe, ale to, co materialne. Mistykiem materializmu jest w zasadzie ten, kto nabył szczególnie piękne wyczucie, na przykład rodzaj stanu, do jakiego się dochodzi, gdy cieszy się taką czy inną substancją. Chcę podkreślić, że czymś innym jest, gdy ktoś delektuje się sokiem takiej czy innej rośliny i teraz czeka, by zobaczyć, jaki wpływ będzie to miało na organizm. Człowiek, który zrasta się z materią w swoim doświadczeniu, staje się mistykiem materii. Może się nawet zdarzyć, że stanie się to zadaniem całego życia. Zadaniem na całe życie, gdzie podąża się za tym, w jaki sposób ta czy inna substancja pochodząca z tej czy innej rośliny ma określony wpływ na organizm. Bo jedna ma szczególny wpływ na ten organ, druga na tamten. Tak więc bycie mistykiem materializmu jest też warunkiem koniecznym do badania poszczególnych substancji pod kątem ich mocy leczniczej. Zauważa się, co te substancje robią w organizmie. Można być mistykiem świata substancji. Można być mistykiem idealizmu. Zwykły idealista czy gnostyczny idealista nie jest mistykiem idealizmu. Mistykiem idealizmu jest ten, kto przede wszystkim ma możliwość we własnej duszy wydobyć ideały ludzkości ze źródeł ukrytych wewnątrz, odczuć je jako wewnętrzną boskość
i jako takie postawić je przed duszą. Mistykiem idealizmu jest na przykład Meister Eckhart. Teraz dusza może być też tak dostrojona, że nie może stać się świadoma tego, co wznosi się w niej i co wydaje się być rzeczywistym wewnętrznym rozwiązaniem zagadek świata. Ale dusza może być tak dostrojona, że mówi sobie: tak, w świecie coś jest za wszystkimi rzeczami, tak jak za moją własną istotą, na tyle, na ile tę istotę postrzegam. Ale ja nie mogę być mistykiem. Mistyk wierzy, że to wpływa do jego duszy. Nie czuję, że wpływa to do mojej duszy. Czuję tylko, że musi być tam, na zewnątrz. W tym nastroju duszy zakłada się, że istota rzeczy leży poza naszą duszą i poza tym, czego dusza może doświadczyć. Ale nie zakłada się, że ta istota rzeczy może wejść do samej duszy, tak jak to zakłada mistyk. Jeśli ktoś zakłada, że za wszystkim jest jeszcze coś, czego nie można dosięgnąć w postrzeganiu, to jest on, to chyba najlepsze słowo, transcendentalistą. Przyjmuje on, że istota rzeczy jest transcendentna, że nie wpływa do duszy, jak zakłada mistyk. Czyli transcendentalizm. Nastrój transcendentalisty jest taki, że ma on uczucie. Kiedy postrzegam rzeczy, przychodzi do mnie istota rzeczy, tylko że samo postrzeganie nie jest tą istotą. Istota stoi za nim, ale podchodzi ona do człowieka. Teraz człowiek ze swoim postrzeganiem, ze wszystkimi swoimi zdolnościami poznawczymi, może niejako odepchnąć istotę rzeczy nawet bardziej, niż czyni to transcendentalista. Może powiedzieć: istota rzeczy nie jest w ogóle osiągalna dla ludzkich zewnętrznych sił poznawczych. Transcendentalista mówi: kiedy patrzysz swoimi oczami i widzisz czerwień i niebieski, to co postrzegasz jako czerwień i niebieski nie jest istotą rzeczy, ale kryje się ona za nim. Musisz użyć swoich oczu, wtedy dotrzesz do istoty rzeczy. Ona jest za nimi. Jednak ten nastrój duszy, który teraz mam na myśli, nie chce żyć w transcendentalizmie, lecz mówi: można doświadczać czerwonego lub niebieskiego albo tego czy innego odcienia, ale żaden z nich nie wyraża istoty rzeczy. Jest ona ukryta za nimi. Tam, gdzie ja postrzegam, istota rzeczy nie pojawia się w ogóle. Kto mówi w ten sposób, mówi w podobny sposób, jak my zwykle mówimy, gdy zdecydowanie stoimy na stanowisku: istota rzeczy nie wyraża się w zewnętrznym objawieniu zmysłów w Maji. Bylibyśmy transcendentalistami, gdybyśmy powiedzieli: świat rozpościera się wokół nas i ten świat wszędzie ogłasza swoją istotę. Nie jesteśmy nimi, jeśli mówimy: ten świat jest Mają i trzeba szukać wnętrza rzeczy w inny sposób niż przez zewnętrzne postrzeganie zmysłowe i zwykłe środki poznania. Tym jest okultyzm, nastrój duszy, okultyzmu. I znów można być okultystą poprzez wszystkie obrazy duchowe znaków zodiaku. Można być okultystą nawet w materializmie. Tak, wszyscy dzisiejsi rozsądni przyrodnicy są okultystami materializmu, bo mówią o atomach. Ale jeśli nie są nierozsądni, to nie przyjdzie im nawet do głowy twierdzić, że można dotrzeć do atomu dowolną metodą. Atom pozostaje w okultyzmie. Oni po prostu nie lubią być nazywani okultystami, ale są nimi w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. Inne nastroje światopoglądowe niż te 7, które tu nakreśliłem, zasadniczo nie mogą istnieć, są tylko przejścia od jednego do innego. Musimy więc wyróżnić nie tylko 12 różnych niuansów światopoglądowych, które stają przed nami niejako w spoczynku, ale w każdym z tych niuansów światopoglądowych możliwy jest całkiem szczególny nastrój duszy ludzkiej. Z tego widać, jak ogromnie zróżnicowane mogą być światopoglądy ludzkich osobowości. Każdy z tych 7 nastrojów światopoglądowych może być rozwijany w szczególny sposób, ale każdy z tych nastrojów światopoglądowych jest znowu jednostronny w jednym lub innym niuansie. To, co tu nakreśliłem, jest w dziedzinie duchowej naprawdę odpowiednikiem tego, co jest zewnętrznie w świecie, relacją między obrazami zodiakalnymi a planetami, które często wskazywaliśmy w nauce duchowej jako 7 znanych planet. A zatem mamy obraz, zewnętrzny obraz, którego nie stworzyliśmy, ale który stoi w kosmosie, dla związków naszych 7 nastrojów światopoglądowych z 12 niuansami światopoglądowymi.
I ten będzie odczuwał ten obraz prawidłowo, jeśli będzie go odczuwał w następujący sposób. Zacznijmy od idealizmu i nazwijmy go obrazem duchowego zodiaku barana. I w ten sam sposób nazwijmy racjonalizm bykiem, matematyzm jako bliźnięta, materializm jako rak, sensualizm jako lew, fenomenalizm jako panna, realizm jako waga, dynamizm jako skorpion, monadyzm jako strzelec, spirytualizm jako koziorożec, pneumatyzm jako wodnik, psychizm jako ryby. Związki, jakie istnieją między poszczególnymi obrazami zodiakalnymi w odniesieniu do zewnętrznej przestrzeni materii, są faktycznie obecne w obszarze ducha pomiędzy tymi światopoglądami, a relacje, w jakie wchodzą poszczególne wyznaczone przez nas planety, gdy krążą po orbitach wzdłuż zodiaku, odpowiadają relacjom, w jakie wchodzi 7 nastrojów światopoglądowych, ale w taki sposób, że możemy odczuwać gnostycyzm jako Saturna, logizm jako Jowisza, woluntyzm jako Marsa, empiryzm jako Słońce, mistycyzm jako Wenus, transcendentalizm jako Merkurego i okultyzm jako Księżyc. Aż po obrazy zewnętrzne, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest w istocie to, że najgłębsze relacje odpowiadające tej paralelizacji, i to aż po obrazy zewnętrzne, gdziekolwiek można coś takiego stwierdzić, znajdziecie tu coś podobnego. Księżyc pozostaje okultystyczny, niewidoczny, gdy je znów. Musi najpierw otrzymać światło od Słońca, tak jak rzeczy okultystyczne pozostają okultystycznymi, dopóki zdolność duszy nie wzniesie ich poprzez medytację, koncentrację i tym podobne, i nie oświetli tego, co okultystyczne. Człowiek, który idzie przez świat polegając tylko na Słońcu, który przyjmuje tylko to, na co świeci Słońce, jest empirystą. Ten, kto również myśli trochę o tym, na co świeci Słońce i kto nadal zachowuje te myśli, gdy Słońce zachodzi, nie jest już empirystą, ponieważ nie polega już na Słońcu. Słońce jest symbolem empiryzmu. O tych wszystkich rzeczach mógłbym się rozwodzić, ale mamy tylko 4 godziny na ten ważny temat i trzeba będzie na razie zostawić Wam zbadanie tych dokładniejszych relacji na podstawie własnych przemyśleń lub innych dochodzeń. Nie są one tak trudne do znalezienia po podaniu schematu. Teraz zbyt często zdarza się na świecie, że ludzie mało dążą do wszechstronności. Gdyby ktoś poważnie myślał o prawdzie, to musiałby umieć przedstawić w swojej duszy 12 niuansów światopoglądowych i musiałby coś z tego doświadczyć w sobie. Jak doświadcza tego w sobie jako gnostyk? Jak doświadcza tego w sobie jako logik? Jako woluntysta, jako empirysta, jako mistyk, jako transcendentalista? A jak doświadcza tego w sobie jako okultysta? W zasadzie każdy, kto naprawdę chce wniknąć w tajemnice świata w sensie badań duchowych, musi przez to przejść doświadczalnie. I nawet jeśli to, co jest napisane w Jak osiągnąć poznanie wyższych światów, nie jest dokładnie dostosowane do tych wyjaśnień, to jednak jest tam opisane. Tyle, że z innych punktów widzenia wszystko, co może wprowadzić nas w poszczególne nastroje, które są tutaj oznaczone nastrojem gnostycyzmu, nastrojem Jowisza i tak dalej. Często zdarza się na świecie, że człowiek jest tak jednostronny, że wystawia się tylko na jedną konstelację lub tylko jeden nastrój. Zwłaszcza wielcy ludzie w dziedzinie światopoglądów zbyt często mają tę jednostronność. Hamerling na przykład jest wyraźnie woluntystycznym monadystą lub monadystycznym woluntystą. Schopenhauer jest wyraźnym woluntystą psychizmu. Zwłaszcza wielcy ludzie, że tak powiem, ustawili swoje dusze w taki sposób, że ich planetarny nastrój światopoglądowy znajduje się w dość określonym obrazie konstelacji duchowej. Innym ludziom o wiele łatwiej jest pogodzić się z różnymi, jak to się nazywa, punktami widzenia. Ale może się również zdarzyć, że ludzie są inspirowani z różnych stron, niejako ze względu na swój światopogląd, na to, co wyrażają jako swój światopogląd. Na przykład może się zdarzyć, że ktoś jest dobrym logistą, ale jego nastrój logizmu znajduje się w duchowej konstelacji sensualizmu. Może być dobrym empirystą, ale jego empiryczny nastrój jest w konstelacji matematyzmu. To może się zdarzyć. Jeśli tak jest, to człowiek wyraża bardzo szczególny światopogląd. Mamy w obecnej teraźniejszości taki światopogląd,
który powstał, ponieważ ktoś ma swoje słońce, teraz mówiąc duchowo, w bliźniętach i swojego Jowisza w lwie. Jest to Wund. I człowiek zrozumie wszystko, co pojawia się indywidualnie w literaturze filozoficznej Wundta, gdy odkryje tajemnicę jego szczególnej konfiguracji duszy. Jest to szczególnie korzystne, gdy człowiek naprawdę doświadczył różnych nastrojów duszy, okultyzmu, transcendentalizmu, mistycyzmu, empiryzmu, woluntyzmu, logizmu, gnostycyzmu. W tak wyćwiczony sposób, że może je sobie zobrazować, że może natychmiast poczuć ich działanie naraz, a następnie umieścić wszystkie te nastroje jakby naraz. W jednej konstelacji fenomenalizmu w pannie. Wtedy objawia się przed nim z naprawdę wyjątkową wspaniałością to, co może mu w korzystny sposób ukazać świat w swoich zjawiskach. Jeśli umieszcza się kolejno poszczególne nastroje światopoglądowe w odniesieniu do innego gwiazdozbioru, to początkowo nie jest to tak dobre. Dlatego w wielu starych szkołach misteryjnych wprowadzano dla uczniów ten właśnie nastrój, który właśnie opisałem, że wszystkie planety duszy znajdują się niejako w obrazie duchowej konstelacji Panny, bo przez niego najłatwiej przenikały do świata. Rozumieli oni zjawiska, ale rozumieli je gnostycznie, logicznie i tak dalej. Byli w stanie wyjść poza zjawiska. Nie postrzegali świata w sposób surowy. Byłoby tak tylko wtedy, gdyby nastrój duszy woluntyzmu był dostrojony do skorpiona. Krótko mówiąc, poprzez konstelację nadaną przez nastroje duszowo-światopoglądowe, które są elementem planetarnym, oraz poprzez niuanse światopoglądowe, które są elementem kręgu duchowo-zodiakalnego, to co człowiek niesie przez świat jako swój światopogląd, jest wnoszone w każde wcielenie. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Chodzi o to, że te światopoglądy istnieje już wiele niuansów, jeśli spojrzeć na wszystkie kombinacje, są dodatkowo modyfikowane przez fakt, że wszystkie mogą przybrać bardzo określony odcień. Ale w tej dziedzinie odcieni mamy tylko trzy rzeczy do rozróżnienia. Wszystkie światopoglądy, wszystkie kombinacje, które w ten sposób powstają, mogą więc pojawić się na trzy sposoby. Po pierwsze, mogą być teistyczne, a więc to, co pojawia się w duszy jako odcień, muszę nazwać teizmem. Mogą one być takie, że w przeciwieństwie do teizmu, odcień duszy musimy nazwać intuityzmem. Teizm powstaje wtedy, gdy człowiek, aby znaleźć swojego Boga, gdy szuka swojego Boga w tym, co zewnętrzne, trzyma się wszystkiego, co zewnętrzne. Starożytny monoteizm hebrajski był raczej światopoglądem teistycznym. Intuityzm powstaje wtedy, gdy człowiek szuka swojego światopoglądu przede wszystkim poprzez to, co intuicyjnie rozpala się w jego wnętrzu. Do tych dwóch istnieje trzeci odcień. Jest nim naturalizm. Te trzy odcienie duszy mają również swoje odzwierciedlenie w zewnętrznym świecie kosmosu i zachowują się teraz w duszy ludzkiej dokładnie tak, jak Słońce, Księżyc i Ziemia. Tak, że teizm odpowiada Słońcu, rozumianemu teraz jako Słońce, jako gwiazda stała, a nie jako planeta. Że intuityzm odpowiada Księżycowi, a naturalizm Ziemi. Przekładając na duchowe to, co tu nazywa się Słońcem, Księżycem i Ziemią, ten, kto wykracza poza objawienia świata i mówi: gdy patrzę, w tym wszystkim objawia mi się Bóg, który wypełnia świat. Człowiek Ziemi, który wznosi się, gdy wchodzi w promienie Słońca, jest teistą. Człowiek, który nie wykracza poza procesy natury, lecz zatrzymuje się na poszczególnych objawieniach, jak człowiek, który nigdy nie podnosi oczu na Słońce, lecz patrzy tylko na to, co Słońce przynosi mu na Ziemi, jest naturalistą. Ten, kto szuka tego, co najlepsze, co może mieć w duszy, pozwalając, by wznosiło się w jego intuicjach, jest jak intuicyjny poeta, który śpiewa do Księżyca i jest natchniony w duszy srebrnym, łagodnym blaskiem Księżyca i można go do niego porównać. Tak jak można odnieść światło Księżyca do fantazji, tak trzeba odnieść intuitystę, o którym tu mowa, do Księżyca. Wreszcie jest czwarty, ale ten występuje tylko w jednym elemencie. Jeśli w odniesieniu do wszystkich światopoglądów człowiek trzyma się, że tak powiem, tylko tego, czego może doświadczyć w sobie lub na sobie lub wokół siebie, to jest to antropomorfizm. Odpowiada on Ziemi,
jeśli uznać ją za taką, niezależnie od tego, czy jest otoczona Słońcem, Księżycem czy czymś innym. Tak jak na Ziemię możemy patrzeć samą w sobie, tak w kwestii światopoglądów nie możemy brać pod uwagę niczego poza tym, co możemy znaleźć w sobie jako istoty ludzkie. Wtedy pojawi się w świecie tak rozpowszechniony antropomorfizm. Jeśli wyjdzie się poza to, czym jest człowiek, tak jak trzeba wyjść poza Słońce i Księżyc, aby wyjaśnić wygląd Ziemi, czego dzisiejsza nauka nie robi, to dochodzi się do uznania trzech rzeczy za prawomocne obok siebie: teizm, intuityzm i naturalizm. Bo nie to, że się upiera przy jednym z tych odcieni, ale to, że pozwala im się brzmieć razem, odpowiada temu, czym jest prawda. I tak jak nasza węższa fizyczność ze Słońcem, Księżycem i Ziemią jest ponownie umieszczona w siedmiu planetach, tak antropomorfizm, jako najbardziej trywialny światopogląd, jest umieszczony w tym, co może rezonować razem z teizmem, intuityzmem i naturalizmem, a to znowu razem w tym, co może rezonować razem z siedmioma nastrojami duszy. I te siedem nastrojów duszy są zniuansowane zgodnie z 12 znakami zodiaku. Widzicie, z nazwy i tylko z nazwy, nie jeden światopogląd jest prawdziwy, ale 12 plus 7, czyli 19, plus 3, czyli 22, plus 1, czyli 23 światopoglądy są uzasadnione. Mamy więc 23 uzasadnione nazwy dla światopoglądów. Zaś wszystko inne może jeszcze wynikać z faktu, że odpowiadające planety poruszają się przez 12 duchowych obrazów zodiaku. A teraz spróbujcie z tego, co zostało tak wyjaśnione, przyswoić sobie zadanie, jakie ma nauka duchowa dla zaprowadzenia pokoju w ramach różnych światopoglądów, dla zaprowadzenia pokoju z rozpoznania, że światopoglądy są wytłumaczalne dla siebie nawzajem w ich wzajemnym oddziaływaniu, że są w pewnym sensie wytłumaczalne, ale że żaden z nich nie może prowadzić do wewnętrznej prawdy, jeśli pozostaje jednostronny, lecz że trzeba niejako wewnętrznie doświadczyć prawdziwości różnych światopoglądów, aby naprawdę, można tak powiedzieć, dojść do porozumienia z prawdą. Tak jak można pomyśleć o kosmosie fizycznym. Zodiak, układ planetarny, Słońce, Księżyc i Ziemia razem, Ziemia sama w sobie. Tak można pomyśleć o wszechświecie duchowym. Antropomorfizm, teizm, intuityzm, naturalizm, gnostycyzm, logizm, woluntyzm, empiryzm, mistycyzm, transcendentalizm, okultyzm, a wszystko to biegnące w obrazach 12 zodiaków duchowych. To tam jest, tylko jest tam duchowo. Tak jak prawdziwym jest kosmos obecny fizycznie, tak prawdziwym jest ten obecny duchowo. W tej połowie mózgu, którą znajduje anatom, o której można powiedzieć, że jest półkulowa, przede wszystkim działają te efekty duchowego kosmosu, które emanują z górnych niuansów. Z drugiej strony istnieje niewidoczna część mózgu, która jest widzialna tylko wtedy, gdy patrzy się na ciało eteryczne. Jest ona przede wszystkim pod wpływem dolnej części duchowego kosmosu. Ale jaki jest ten wpływ? Powiedzmy, że czyjś logizm jest dostrojony do sensualizmu, jego empiryzm do matematyzmu. Wówczas to, co powstaje w ten sposób, daje siły, które działają na jego mózg. I górna część jego mózgu jest wtedy szczególnie aktywna i zagłusza inne. Niezliczone niuanse aktywności mózgu powstają dlatego, że mózg pływa niejako w duchowym kosmosie i siły działają w mózgu właśnie w ten sposób, jak mogliśmy to teraz zilustrować. Mózgi ludzkie są tak wielorakie, jak tylko mogą być, zgodnie z kombinacjami wynikającymi z tego kosmosu duchowego. To, co jest w tej dolnej części duchowego kosmosu, nie wpływa z kolei na fizyczny mózg, ale na mózg eteryczny. Kiedy mówi się o tym wszystkim, to najlepsze wrażenie, jakie człowiek może z tego wynieść, jest chyba takie, że mówi on, otwiera to poczucie nieskończonej natury świata, na jakościową wspaniałość świata, na możliwość istnienia jako istota ludzka w nieskończonej różnorodności tego świata. Rzeczy same, jeśli spojrzymy tylko na to, to już możemy sobie powiedzieć, naprawdę nie brakuje nam możliwości bycia odmiennymi w różnych wcieleniach, przez które musimy przejść na Ziemi. I człowiek może też być przekonanym, że ten, kto patrzy na świat w ten sposób, dochodzi do wniosku, że musi powiedzieć: o, jak bogaty, jak wspaniały jest świat. Jakie to szczęście uczestniczyć w nim coraz dalej, coraz bardziej, coraz różnorodniej,
w jego bycie, w skutkach, w dążeniach.